Dzień dobry, cześć, z tej strony Esel, to jest Minecraft, po raz drugi i dzisiaj sobie już wszystko ogarnąłem, znaczy postanowiłem co dzisiaj będziemy robić, dzisiaj jeszcze nie zajmiemy się tym, bo to jest jednak kupa roboty, ale, o węgiel tu jest, tylko się zajmiemy, o właśnie, najpierw sobie zrobię pochodnie, trzeba coś spalić, paliwo, nie wiem, tąp niech będzie tutaj przed obróbką, a paliwem niech będzie to. Co nie może być? Ej, bo ja chcę zrobić. Ja chcę. Jak ja mam zrobić węgiel? Dobra, wykupimy sobie tutaj ten węgiel. Okej, okay. I bo dzisiaj postanowimy, że pójdziemy do cave'ów. Dalej mam na sobie też tą klątwę tego typa, co zabiłem go ostatnio. Czy to też jest węgiel? Nie, dobra. Sobie zrobimy kilka pochodni i myślę, że pójdziemy do jaskini. Tutaj mamy pochodnie. Mało tych pochodni, ale no trudno. Nie, myślałem, że można tak robić pochodnie. Ale widocznie nie. I teraz właśnie tu widziałem jaskinię. Byłem też w tamtej jaskini. Tutaj naprzeciw mnie, ale tam nic nie ma. To są te złosadniki, kurde, zombiaki podwodne. To o nich wiem akurat. Ty gnoju, kurwo. What? Ten gnojek mnie widzi. Ale mi hapsy zniszczył, no co? Gnojek. Potrzebujemy mnóstwo wszystkiego, więc... Czy ja mam jakieś żarcie? Po co ja tutaj przyszedłem? Co ja robię? Mam. Baraninkę, to sobie baraninkę przypieczemy. Bo to chyba tak działa, nie? Tak, to tak działa, dobrze. Poczekamy sobie. Na styk, dobra. Co tutaj jest? Tutaj jest dalsza część tej sawanny, dobra. Więc nie jest źle, tylko tutaj to się długo rozciąga. Dobra, mniejsza. Tutaj jest ta dżungla. Myślę, że to takie sobie fajne miejsce znaleźliśmy. Dobra. Się robi ciemno, czy mi się zdaje? Niech ta wieża tutaj tak zostanie. Dobra. Drzwi zostawiłem otwarte, niedobrze, dobra. A już mniejsza. Daj się na wpier... dobrze. No, robi się ciemno. Dobra, mniejsza. Jesteśmy na normalu, to nic nam się nie może stać zbytnio. Chyba. Ten gnojek gdzieś tu jest? Dobra. Jezu, krowy się przestraszyłem. Poszukam. Nie wiem, zobacz. Zobaczymy, poszukam co. O! O! Fajno, mamy już. Zrobię sobie stąd tylko jeszcze szybko ucieczkę, jakby co.
Tu już się pojawiają potwory, dobra, trudno. Bo węgiel to jest taka ruda, że cały czas go spotykasz, ale cały czas by ci się przydał, nie? Jak mi coś teraz zajdzie, to nie mam szans, jest... Kurwno, mówiłem. Dobra. No spokojnie. To jest takie moje gówno, dobra. Mogę zebrać ten strzał? Dało się chyba jakoś. Mogę, dobra. To trudno. Ja się zastanawiam, co to jest owca czarna. Tutaj nic. Co jest tyle tych szkieletów, da fug? Kurde, no dobry strzelec. Dobra, tylko sobie jeszcze zrobię tak, że... A ja go łopatą biję. Tu są te pochodnie. Ja pier... Uuu! Bo ja tu słyszę pająka i boję się, że on na mnie skoczy i mnie strąci. Kurwno. Kurno, głupi. Głupi program, noż, kurwa! Kliknąłem w pro... Mam od zajebania kresek na ekranie, prawda? Dobrze. Ale gówno, odwróć się. Mogę prze... Możesz? Dziękuję. Nie, anuluj, odwróć się. Ja pierdolę. Kurwa, co oni mają w dupie? To było tu, tak. Kurw. Dobra. No tam są moje itemy, dobra. Takie co? Trzeba zrobić YOLO. Trzeba zrobić YOLO. Bo zrobić YOLO i tam skoczyć do tej wody. Bo ja te itemy potracę. Dobra. Raz kozie śmierć. Dobra. Easy. Okej. Okay. Enderman. W dupie Endermana. Okej. Okay. Cofaj się, kurno. Już myślałem, że to kolejny Creeper, ale to tylko Enderman dalej.
Dobra, give this. Czy ja mogę to zbić tym kill-offem? Nie mogę, dobra. Już tu jesteś, czekajcie, jeśli może... Nie spojrzałem się w ryj, prawda? Dobra, to ja... Siema, Andy. To teraz tak, sobie ogarnę ekwipunek. Myślę, że mam ogarnięte. Uhuhu, panie, ile tego? Bierzemy, jak dają, to bierzemy. A w ogóle, bo mało gada w tym odcinku. Poza tym, że się drę. Co tam u was? Jak tam żyćko? Jak tam nauka na kwarantannie? U mnie zajebiście. Znaczy w sensie, no przed chwilą jak się skończyłem i teraz sobie postanowiłem coś nagrać, póki nie ma... Okej, nie spojrzałem się na niego. Póki nie ma nikogo, wiecie, w sensie... Póki nie ma nikogo w domu, poza siostrą, a siostra to tam w tupie. Żelazo, nice. Kurwa, Enderman nie strasz. Czy się pali? Kurwa! Tylko nie wiem, jak mnie to poparzyło, jak nawet nie dotknąłem tego. Nie wiem. Kminie, jak tam dojść. I myślę, że zrobimy tak, że... Ja wiem, że teraz kombinuję, ale przepraszam, no. Przepraszam. Po prostu. Ja kombinuję, przepraszam. Dobra, spokojnie. Nie wiem, co ja robię, naprawdę. Kminie, co ja chcę zrobić i... Nic mam mi się tutaj nie stać, rozumiemy się. Enderman nie chce tu łazi. Jest dwóch? To ja może jakbym się mu spojrzył w oczy? On mnie tu nie dorwie. Chodź tu, gnoju. Kurwo. Ale te dźwięki kojarzę z Minecrafta... Minecrafta na modach Ureziego, no i po drewnie, dobra. Okej. Okay. Ja sobie przejdę tam dalej za ten czas. Dobra. To jest znowu... Dobra, żelazo znowu. To trzeba będzie jeszcze na górę wyjść, ale dobra, jakoś się to zrobi. Dobra.
Może najpierw tam pójdziemy, co wy na to? Jak ktoś będzie chciał na mnie spłynąć, to będzie miał łatwą robotę. Ale nie, nic ta nie ma, dobra. No kurw, głupie gówno. Dziękuję. Nie spodziewałem się takich obfitych łowów teraz, ale no miło bardzo. No miło, miło. Ale tu żyła jest. Dobra. Teraz idziemy tutaj na dół, rozumiem, nie? Tu znowu jakaś lawa, to ja może... Dobra. Z drugiej strony ta lawa. Dobra, spokojnie. Węgla się przyda dużo. Kurde, żwir. Żeby w nim nie utknąć. Dobra. A tutaj coś jest? Nic, dobra. Tutaj wszystko ogarnięte. Teraz druga stronka. Tutaj widzimy dużo węgla again. Teraz mi się kilo skończy. Trudno. Się zrobi nowy. Mam kamień w ogóle? Mam, to będę mógł sobie skraftować nowy, dobra. A drewno na crafting? Mam, dobra. Spokojnie, tutaj wszystko wykopane. A, i to koniec tych kompleksów, bo tutaj... No okej, nie... O, tu jeszcze żelazo też nie zauważyłem. Dobra. Ej, wiecie co? Nie jest tak źle. Nie spodziewałem się czegoś tak dużego. Nie, tu coś jest jeszcze. Na to nie zwróciłem totalnie uwagi. A, to jest... inne przejście, dobra. Tutaj też widzę... żelazo. Dobra. Skraftujemy sobie i patyki i kilof. Dobrze. Kurwa, to nie jest śmieszne. Mam za mało HP, żeby się takie jaja robić. Dobra. Tutaj jest jeszcze złoto, ale w zasadzie jak tu jesteśmy, bo jak tu jesteśmy, to mogę przetopić żelazo, zrobić kilofy i wykopać od razu to złoto, co tutaj jest i tak dalej. I myślę, że to byłby dobry pomysł, kurwa. Nie umiem grać w Minecrafta. Podejdźmy sobie tutaj. Czy tutaj jest coś, czego nie zbadałem?
Tamtej części nie zbadałem, ale sobie to tutaj oświetlę, nie oświetlę, bo przecież mogę pochodnie szybko zrobić. Jeszcze jakiś Enderman tu jest. Dobra. I myślę sobie tu. Kurwa, jeszcze trzeba wyjść. Ej, tu jest o wiele większy kompleks niż się spodziewałem. Kurw! Zmieniłem po... Co się stało, że się tak zapytam? Czemu on mnie zabił? Wiecie co, idę po rzeczy i myślę, że sobie ten teren, co już go zwiedziłem, sobie go wszystko wykopię tam do końca. Czy sobie tam wszystko wtedy wykopię do końca, ale... wszystko sobie tam do końca wykopię, ale tych nowych terenów nie będę też zwiedzał, bo... nie chcę tych odcinków robić za długich, więc ten no. Już mam, widzę, ponad 20 minut nagrania, więc myślę, że to będzie tak idealnie. Osioł! To było tutaj. Jak ja to zrobiłem wtedy? A do wody wskoczy. Dobra. Geronimo! Gdzie ten gnojek jest? Dobra. Teraz sobie jeszcze tu stworzę crafting table jeszcze jeden, bo tamten zostawiłem. Przerwało mi nagrywanie, a ja nie zauważyłem, więc mogło was trochę ominąć, ale szedłem tylko tutaj z powrotem po te moje rzeczy i już mam wszystko i teraz właśnie stworzę crafting table. Teraz chcę zrobić na crafting table piec. Do pieca, w piecu przetopić żelazo, paliwem mogą być moje stare narzędzia. I łuk może być ten stary. Po prostu, żeby zrobić trzy sztabki z żelaza i wykopać tutaj te rudy, co widziałem. Tam ten, jak to się nazywało tam, złoto. I redstone tam jeszcze widziałem. Więc tyle by się przydało. Jeszcze tą łopatę wsadzę jakby co. Okej. Teraz crafting table. Patyki. Żelazny kilof. Dzień dobry. Czemu te dźwięki są takie? Czemu? Co ja robię? Tylko nie kopię pod siebie, nie złapę się na tym. Właśnie. Właśnie. Dobra. Ja bym tą dziurę zakopał, bo ja mam farta do wpadania do takich dziur. Pójdę jeszcze za... Są jeszcze jakieś patyki moje, o. Tu też są itemy, nie zauważyłem ich. Okej. Okay. Pójdę tutaj. Tu jest mnóstwo obsydiana, ale tu pamiętam, widziałem. Tutaj jest woda jakby, co to mnie to uratuje. Dajesz, kop to. Jeszcze to. Dobra, to tyle chyba.
Tam też to jest. Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Tutaj też jest węgiel. Boże, dużo tutaj tego. Tylko ja bym sobie tą wodę tutaj zatkał, to źródło. Bo mi to źródło przeszkadza. Tutaj też jest źródło, tutaj też je zatkam. Bugi Minecraftowe, klasyka. Dobra. Pieprzony pająk. Pająk gdzieś zginął prawdopodobnie. Się młody wdupił. Nie, bo się tutaj zakopę. No. Nie wiem, czy nie łapie mi tego. Dobra, trudno. Dobra. I jeszcze bym doszedł tam. Jeszcze bym przyszedł. Kurwa! Ale mi się zbugowało. Nagle poszedłem w bok. Ja naprawdę nie poszedłem w bok. Uwierzcie mi, jak Boga kocham. Ten pająk gdzieś tu jest. Dobra, mniejsza o tego pająka. Złoto. Jedno złoto, zajebić. Iście, no co ty tak chodzisz jak pojebany? Tutaj jeszcze to. Czy tam był... Tam coś dalej jest. A, w tym sensie. Trzeba to będzie kiedyś zbadać, a ja tutaj jest jeszcze złoto, nie. No widzicie jak łazi to? Jak posrane. Dobra. I jeszcze tam było. Myślę, że więcej nie chcę łowić, bo sam zginę zaraz. Jeszcze tylko to złoto, co tutaj było. Tak, tutaj było złoto, dokładnie. I to większe wilne. Ciekawe, na co mi się złoto przyda w tej grze. Bo szczerze nie wiem. Dobra. To jest jeszcze węgiel, to też sobie wykopę. I to znowu większe złoże widzę węgla. O, lapis lazuli. To był lapis lazuli, tak? Chyba to był lapis lazuli, nie jestem pewien. Tutaj jest jeszcze dobrze. Tam też jest złoto, dobra. Ryzyko. Czat ryzykujemy. I myślę, że to tyle. Tylko teraz jeszcze jest jeden problem. Bo przydałoby się wyjść stąd, nie?
Tam jest totalna ciemność. Więc ile mam materiału, żeby móc się tam dostać? Mało. Więc musiałbym tutaj coś pokopać. Chciałbym tutaj coś pokopać, przyznaję się. Myślę, że teraz już by wystarczyło. Zwłaszcza jakbym teraz... Kurwno, płyńże do góry! Ja pierdolę! Ale sterowanie to jest chujowe. Zostań tu. Okej. Okej. Myślę, że teraz byśmy... Jak to już tu jesteśmy, to w sumie mogę to też pozbierać, bo potem to jest takie marnotrawstwo. Węgiel, węgiel. Dobra. Znaleźliśmy zajebisty kompleks jaskiń. I to plusuje. Teraz tu się nie boję, bo mam włączony... Tam był ten pająk, okej. Nawet dwa pająki tam były. Kurw, wiedźma. Kurw. No. Okej. Okay. Ten odcinek ma już ponad pół godziny. Na pewno. O mój Boże. Dobra. W sumie, bo nie mam siekiery pod ręką. Nie wziąłem tego Nie wziąłem tego Muszę się nauczyć grać w Minecrafta. Ale no kurwa! No ale nie no, serio, teraz tak się na siebie wkurzyłem, że to jest dramat. Tutaj to było. Wiecie co? Nie no, muszę to nagrać jak po to idę, bo będzie beka ze mnie potem. Jak w następnym odcinku nie będę się pierdolił, tylko po prostu wbijemy się tam na zbity ryj i jestem teraz tak na siebie wkurwiony, że to jest żal. Ale naprawdę, no ja już widzę na przykład Rezi jakimś, znaczy wiem, że Rezi tego nie zobaczy, ale Rezi przykładowo wejdzie na mój materiał i on i będzie miał w ogóle takie, ja pierdolę, ale debil, no to już jest w ogóle magia. Tutaj to było, nie? Nie, to było tu. Bo to jest ta, tutaj nic, a tutaj jest nagle takie pierdalne wszystko. Ale mi się itemy porozsypywały. O maga. P-
Przy okazji to jest jeszcze to. A nie zauważyłem tego. Przez przypadek znalazłem żelazo i go nie wykopałem XD. No tutaj jest jeszcze. Ja się nie nadaję do Minecrafta, mam takie wrażenie. Kopałem pod siebie, again. Tu nic. Tu oczy pająka. Tutaj też jest żelazo, też go nie wykopałem. Czemu? Nie wiem. O Boże. Tu są moje itemy. Dobrze. Jak już tu jestem. No i ten odcinek będzie za długi, no kurde. Wykop to i po prostu spieprzamy stąd. Mam już dość tego miejsca. Nie wiem teraz, czy mi nawet materiałów starczy. Jestem tak blisko, come on, jak mi teraz materiałów nie starczy. Starczy. Weźcie mnie weźcie kiedyś. Dobrze. Kurwa, daj mi wyjść. Ten film ma 40 minut, spokojnie. Zobaczymy, czy mi to program w ogóle zmontuje. Yeah. Dobra. Ja mam dość już Minecrafta na dzisiaj. Kolejny odcinek za miesiąc. Muszę od tego odpocząć. Kolejny odcinek za miesiąc, tak jak mówię. No kurwa, idź do przodu. Bo naprawdę muszę teraz od Minecrafta trochę oddychnąć. Tutaj... Jezu, ta wieża. Powiem tak. Minecraft mi dzisiaj sprawił przyjemność, dopóki nie zginę tyle razy. A ja wam dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Gdzie idziemy rozpieprzać to? I cześć.